Wisła ma imponującą bibliografię. To są tysiące rozpraw, monografii, artykułów popularnych, bardzo popularnych i niepopularnych też. To jest oczywiste, bo w polskiej historii Wisła zajmowała i w jakimś stopniu zajmuje niezwykle istotne, ważne miejsce. Tak jak dla Ukraińców dzisiaj, taką rzeką, która się kojarzy z Ukrainą, jest Dniepr, Rosja z Wołgą, Niemcy z Renem, szereg państw Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej z Dunajem, Skalda z Flandrią, Belgią, Rodan i Sekwana, bardziej Sekwana i Rodan z Francją i tak dalej, i tak dalej. Czyli rzeki wyrażają również, jak kiedyś mówiono, ducha narodu, ducha społeczeństwa. Były integralną częścią historii. Także Wisła ma również swoją biografię. O poszczególnych epizodach związanych z historią rzeki Wisły można by rozmawiać godzinami. Ze względu na wagę problemu ekonomicznego proponuję koncentrację na mniej więcej 4-5 stuleciach od XIV-XV wieku po wiek XIX, kiedy Wisła odgrywała rolę porównywaną dzisiaj z autostradą. To była ta wodna autostrada i w rozlicznych pracach na temat roli Wisły w poprzednich stuleciach to pojęcie autostrady się pojawia, bo ono dobrze przemawia do naszej wyobraźni. Widzimy te tysiące przejeżdżających ciężarówek, samochodowo-osobowych, autobusów. Możemy sobie wyobrazić, jak wyglądał ruch na Wiśle, zwłaszcza w XVI-XVII stuleciu, kiedy to Wisła stała się najważniejszą arterią w biznesie Europy. Znacznie więcej towarów pod względem ciężaru przewożono wówczas Wisłą niż na przykład Renem, czy Sekwaną, czy Rodanem. Jak to się stało, że Wisła uzyskała taką rangę w historii gospodarki Polski, Korony, a później Rzeczpospolitej? To się wiąże również z historią polityczną, a również z historią ekonomiczną. Do XIII wieku Wisła miała nieszczególne znaczenie. To jest jakby zrozumiałe. Dlatego, że panuje na ziemiach polskich i na ziemiach później kontrolowanych przez Krzyżaków gospodarka naturalna. To znaczy nie było towarów, które miałyby charakter nadwyżek. Nadwyżki nie ma. Wszystko, co rolnik wyprodukuje, konsumuje. Nieliczne produkty, które wytwarza lub które las mu dostarcza, przekazuje swojemu panu zwierzchniemu, księciu, ewentualnie osobie, która odpowiadała za bezpieczeństwo danego terytorium, można powiedzieć pleinpotenta księcia. Pod koniec wieku XII gospodarka naturalna zaczyna ustępować gospodarce towarowej, a następnie towarowo-pieniężnej. Czyli dzięki postępowi w rolnictwie i w hodowli uzyskano nadwyżki, między innymi w zbożu. W XIII-XIV stuleciu gospodarka towarowa zaczyna coraz bardziej się rozwijać i wchodzi w fazę rozkwitu w wieku XV, wieku XVI. Polskie rycerstwo, które stopniowo wybiera drogę ziemiańską, czyli staje się szlachtą, zaczyna organizować folwarki. Na folwarkach pracują chłopi wykonujący pracę darmową i główną uprawą na folwarkach szlacheckich jest żyto i pszenica, czyli zboża. Zboża jest pod dostatkiem. Miasta i miasteczka Rzeczpospolitej, a wcześniej Korony, nie są w stanie wchłonąć tego rodzaju i takiej ilości zboża. W związku z tym pojawia się problem, gdzie znaleźć odbiorców poza granicami. Są tacy odbiorcy. Po pierwsze są to kraje na owe czasy zurbanizowane, jak choćby Niderlandy, Holandia,
czy też Anglia, Szkocja, Irlandia, one potrzebują żywności ze względu na i klimat, i charakter gospodarki, są w stanie wchłonąć duże ilości zboża. Podobnie również inne kraje europejskie, na przykład Niemcy również, zachodnie, są zainteresowane zbożem. Ceny zboża rosną na rynkach europejskich. Ale kto blokuje eksport? No, blokują krzyżacy. Mianowicie krzyżacy po opanowaniu w 308 roku Gdańska opanowują całe Pomorze Gdańskie, czyli kontrolują Gdańsk, główne miasto portowe oraz dolny bieg rzeki Wisły. Na towary eksportowane przez polską szlachtę nakładają wysokie cła. Nie opłaca się w związku z tym eksportować. I to, że wybucha wojna trzynastoletnia, to jest zrozumiałe, bo polska szlachta chce pokonać krzyżaków, wyrzucić ich z Pomorza i przyjąć kontrolę nad Wisłą, bo to leży w ich interesie. Po tych 13 latach, a wtedy panującym jest jeden z najwybitniejszych Jagiellonów, w moim przekonaniu najwybitniejszym, Kazimierz Jagiellończyk pokonuje zakon krzyżacki i opanowuje nie tylko Pomorze Gdańskie, ale również Warmię, Elbląg, który jest drugim, można powiedzieć, takim awaryjnym czy zapasowym portem Rzeczypospolitej. Również Malbork nad Nogatem spełnia funkcję przeładunkową, jest takim, powiedziałem, portem trochę śródlądowym, trochę morskim. Drugą okolicznością zewnętrzną jest upadek Konstantynopola. No, pytanie, co ma upadek Konstantynopola z polskim zbożem, z polską szlachtą? Okazuje się, że ma duży związek, istotny związek. Przypomnijmy, że to jest rok 453. Bardzo ważna data, która jest taką datą graniczną między światem średniowiecznym a światem nowożytnym. Osmanowie tureccy, którzy opanowują Konstantynopol, zaczynają nazwać Stambulem, by dokuczyć Europie, by dokuczyć chrześcijańskiej Europie i Zachodowi, wprowadzają ograniczenia w eksporcie zboża przez tak zwane cieśniny tureckie, czyli Bosfor, Dardanele, z basenu Morza Czarnego. Rolnictwo basenu Morza Czarnego dostarczało spore ilości zboża na rynki, na przykład Wenecji czy Genui. To były duże ośrodki miejskie, podobnie w ogóle jak miasta włoskie. Miasta włoskie potrzebowały żywności, potrzebowały zboża i dlatego należało uczynić wszystko w przyszłości, żeby Osmanów powstrzymać. Ale Osmanowie oczywiście też na tym tracili. I teraz brak zboża z basenu Morza Czarnego otwiera nieprawdopodobną koniunkturę przed polską szlachtą, przed polskim mieszczaństwem również, które się handlem zajmuje. I z tej koniunktury zrobiono fantastyczny użytek. 466 rok, to jest data w dziejach politycznych, ale ta data 466, czyli kończąca wojnę trzynastoletnią, jest również datą, która jest ważną w biografii rzeki Wisły. Biografii Wisły. Mianowicie teraz bez przeszkód zboże może być spławiane do Gdańska. W XVI-XVII stuleciu zboża stanowiły mniej więcej 2/3 wartości ładunków spławianych Wisłą. Co jeszcze spławiano? No spławiano miedź, która wędrowała drogą lądową z Węgier do Polski. Wędrowały w obie strony trunki. Na północ wędrowało, w kierunku północnym wędrował Węgrzyn węgierski, a z kolei z Gdańska na południe drogą wiślaną trafiały trunki wytwarzane we Włoszech, w Niemczech zachodnich, wina najczęściej, na które stopniowo pojawia się klient. Szlachta wolała okowite,
czy taką gorzałkę 20-15-25%. Niemniej na stołach królewskich, później magnackich pojawia się wino. Co jeszcze było przedmiotem handlu? Drewno i produkty z drewna, również przetwory chemiczne, wytwarzane z drewna, tak zwane smolarnie powstają w Rzeczpospolitej. W książce, która w tej chwili jest mało znana młodym czytelnikom, mianowicie w Potopie Henryka Sienkiewicza, jest taka scena, jak to Kmicik, który staje się Babinczem, znajduje się w pewnym momencie po ucieczce, po wyjeździe od księcia Bogusława w smolarni. W smolarni jest wytwarzana między innymi smoła. Inne produkty chemiczne, które są potrzebne do zabezpieczenia statków, również domów. Wytwarza się takie produkty, które są użyteczne w wytwarzaniu szkła. Polscy szklarze, czy polscy producenci szkła w XVII wieku, pod koniec XVII wieku, znajdą się w Stanach Zjednoczonych, w późniejszych Stanach Zjednoczonych, wtedy w koloniach angielskich w Ameryce Północnej, bowiem uchodzili za najlepszych specjalistów od produkcji szkła i pochodnych węgla żywnego i przetwarzania węgla. Także mówię, te produkty potrzebne przemysłowi stoczniowemu, angielskiemu czy holenderskiemu, są niezwykle cenne, niezwykle wartościowe. To wszystko płynie Wisłą. Płyną oczywiście również inne towary, jak sól, salin, barzelni królewskich, bochni i wielicce. Sól zresztą najwcześniej była spławiana, bo już w XII-XIII wieku sól była w ramach, powiedziałem, jeszcze korony. Między Mazowszem Wielkopolską i Małopolską była spławiana. Także sól zresztą była nawet symbolem Wisły i jej znaczenia. Kolejne pytanie. Jak wyglądały statki ówczesne? Jakimi statkami spławiano? Nazwy były rozmaite, były różne rodzaje statków, ale wszystkie miały wspólną cechę. Były płaskodenne. Trudno sobie wyobrazić na Wiśle statki pływające tak jak po morzu, to jest niemożliwe, o głębokim zanurzeniu. One miały zanurzenie 20, 30, 40 cm, stosunkowo szerokie, długie, nawet na kilkadziesiąt metrów, szerokie na 15, 20 metrów i płaskodenne. Dlatego, że Wisła była rzeką, która, tak jak każda rzeka europejska, musiała być kapryśna. Jak były lata suche, to niekiedy wysokość wody pod Warszawą, pod Płockiem nie przekraczała 70-80 cm. Więc w ogóle wtedy w ogóle jest to spławianie Wisłą, czyli tak zwany spław, bądź też kolejny termin, który się pojawia, ryza. Mówiono, jedziemy na ryzę, organizujemy ryzę, czyli organizujemy spław. Jakie właśnie są to nazwy? No właśnie, dzisiaj mało znane. Kozy, kuski, byki, byczki, w XVIII wieku galary, dubasy, dubaski, ale najbardziej znana jest szkuta. W szkucie już się można dowiedzieć od nauczycieli w szkole podstawowej, stąd nazwa producentów tych statków, szkutnicy. Szkutnicy, czyli stocznie ówczesne, w nich pracują szkutnicy. Ile można było przewieźć na takiej dużej XVII-wiecznej, XVI-wiecznej szkucie ton? Nie podajemy właszczak, jak wtedy liczono pojemność, tylko wagę podajemy, czyli około 100-120 nawet ton. To były duże statki. Miały załogę 20-30 osobową. Statki były wyposażone w wiosła oraz również miały takie środki, które wspierają w wypadku wiatrów przyjaznych, mianowicie żagle. To był jeden żagiel, najczęściej w środkowej części szkuty ulokowany. On nie miał większego znaczenia. Wierzono w siłę mięśni. Gdzie budowano statki?
no, w różnych stoczniach, takich jak Stocznia Krakowska, Sandomierska, w Ulanowie nad Sanem, to jest bardzo ważne miejsce szkutnicze. Dzisiaj te tradycje szkutnicze flisackie w tym Ulanowie wracają. Miasto takie jak, czy miasteczko, Zakroczym, Płock Włocławek, później oczywiście Toruń. No i najważniejszym ośrodkiem produkcji jest oczywiście Gdańsk, słynna Łasztownia Gdańska. Wtedy Gdańsk był jednym z największych w ogóle producentów statków, ale Gdańsk głównie produkował statki morskie, nie rzeczne. Ale Toruń już tak, Toruń produkował statki rzeczne, podobnie jak i Grudziądz. Jesienią zwożono zboże do magazynów. Magazyny najpierw były drewniane, później były murowane. Możemy te obiekty do dzisiaj podziwiać, na przykład w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Obok nich powstawały młyny, bo niekiedy zboże mielono i tam, gdzie były suche miejsca, również składowano. Ale nie tyle mąkę eksportowano, co eksportowano zboże. Dlatego, że podróż Wisłą, która trwała 2 tygodnie, 3 tygodnie, różnie w zależności od pory roku, od poziomu rzeki, od wiatrów i tak dalej, spowodowałaby, że mąka staje się wilgotna, później mogłaby ulec też ulegała zwietrzeniu, więc nie był to dobry pomysł. Dlatego przewożono zboże w całości i później po przewiezieniu w Gdańsku to zboże było suszone. Zanim doszło do aktu sprzedaży, najpierw było suszone, bo wiadomo, że wilgotne zboże byłoby znacznie cięższe i kupcy niderlandzcy, brytyjscy, skandynawscy i polscy, którzy przyjeżdżali po zboże do Gdańska, no nie chcieli przepłacać, więc niekiedy takie suszenie trwało 2, 3, nawet 4 tygodnie. Gdańsk no, fantastycznie się doskonalił w tej technice suszenia zboża. Teraz kto stanowił załogę? Załogę stanowili flisowie, zwani też orelami. Flisacy, flisowie, nazwa najbardziej popularna, najlepiej znana. Oni wykonywali proste czynności. Czy łatwo było zostać flisem? No niekoniecznie, bowiem od flisów wymagano podstawowe umiejętności zachowania się na wodzie. To byli ludzie rzeki. Tworzyli pewną wspólnotę, stworzyli własną mitologię, własne legendy, własne opowieści. To jest fantastyczny świat kultury flisackiej. Dzisiaj jest on przywoływany w wielu miastach, miasteczkach i wsiach. On jest reanimowany. Są organizowane zabawy nawiązujące do zabaw flisackich. Potrzebny był sternik, potrzebny był retman, zwany też rytmanem, to nazwa z języka niemieckiego, i szyper. Szyper był najważniejszą osobą. Szyper prowadził szkutę bądź cały zestaw szkut, bo niekiedy płynęły obok siebie czy za sobą 5-6 szkód, czy też innych łodzi, bo tak było ekonomicznie, tak było taniej. Ponadto zatrudniano strażników, bowiem zdarzali się piraci, korsarze piraci. Oczywiście skala piractwa czy korsarstwa na Wiśle nie była taka jak na oceanach. I w polskiej mitologii narodowej nie ma jakichś nazwisk wybitnych piratów, korsarzy, którzy by tak jak nosi, przyciągali uwagę dzisiaj szerokiej opinii publicznej. Niemniej napady na flisów zdarzały się, na szkuty zdarzały się, ale nie na wodzie. Wiadomo, że oni wieczorem dopływali do lądu, rozpalali ogniska, tam nocowali, tam przygotowywali kolację i dopiero wczesnym rankiem ponownie dalej płynęli. Nocą raczej nie pływano, niemniej zdarzały się sytuacje, że oświetlano, ale to niekiedy kończyło się dramatycznie, płynięcie na miliznę, w
wpłynięcie wiry, które powodowały nawet wywrotkę szkód. Katastrofy były wpisane do historii rzeki Wisły. Szybierz mówi bardzo ważne. On nie tylko prowadził ten konwój, ale Szyber również po przybyciu do Gdańska zajmował się, jak mówiliśmy, suszeniem, sprzedażą. Dopiero mówię, po wysuszeniu zboża można było przedostać się na teren portu. Można powiedzieć, że statki czekały na redzie. Przy Motławie, przy Martwej Wisle wtedy czekały, aż te wszystkie czynności zostaną wykonane. Należało również dokonać rozmaitych opłat na rzecz Gdańska, miasta Gdańska. Tym się zajmował Szyper. Szyper miał pełne pełnomocnictwa swojego pana, czy to mieszczanina, kupca, czy też szlachcica, czy nawet magnata, bo o tym za chwilę też porozmawiamy. Również Szyper po spieniężeniu towarów, nie tylko zboża, ale innych towarów, które wiózł, kupował towary zamówione przez pana lub żonę pana. To, co można było kupić w Gdańsku, co było atrakcyjne, co było gdańskie, co było holenderskie, co było brytyjskie, rozmaite błyskotki, towary luksusowe, one płynęły w górę rzeki. Płynęły, to jest dużo powiedziane, bo tylko przy sprzyjających wiatrach i dzięki sile mięśni można było płynąć w górę rzeki. Jeśli ona powodowała, że można było uruchomić żagle i skierować wiatr w kierunku żagli, które prowadzi w górę. Najczęściej statki czy stateczki flisowe ciągnęli w górę rzeki. Zachowały się obrazy, a również pięknej opowieści pod tytułem Flis Klonowica. To jest przepiękna opowieść o Wiśle, oczywiście w języku staropolskim, o tym, jak flisowie 20-30 mężczyzn, mocnych mężczyzn, ciągnęło wzdłuż wybrzeża. Zachowały się takie jeszcze tu i ówdzie do dzisiaj wydeptane ścieżki przez flisów, którzy to ciągnęli. Po drodze były oczywiście gdzieś tam karczmy, gdzie mogli podładować swój, powiedziałem, układ pokarmowy i dalej. Wreszcie trzecia możliwość to jest taka, że na miejscu rozbierano stateczek i sprzedawano drewno z tego stateczku. Na miejscu, jak wrócili, to czekał kolejny statek przygotowany przez firmy szkutnicze, i wracano ponownie na szlak. Ja mówiłem, podróż trwała różnie, bo zależy, czy udało się płynąć z Krakowa, czy Sandomierza. W Krakowie najczęściej, z Krakowa najczęściej płynęły mniejsze statki, bo to jest górny bieg rzeki, liczne głazy, liczne mielizny, zresztą rzeka wielokrotnie zmieniała swoje koryto. To powodowało, że ryzyko zniszczeń było duże. Ponadto tutaj produkcja zboża była tego rodzaju, że co najwyżej zaspokajała potrzeby miejscowej ludności. Południowa część Polski była wyjątkowo gęsto zaludniona, bo tutaj klimat był znacznie korzystniejszy niż na północy Polski. To wszystko powodowało, że zboże wytwarzane w Małopolsce nie było eksportowane. Eksportowane było zboże właśnie z Sandomierza, z Puław i tak dalej, i tak dalej. Kto był właścicielem tego wielkiego biznesu? Porządkowo mieszczanie, ale szlachta, która dostrzegła doskonały w tym biznes, na drodze prawnej, na drodze przywilejów, ograniczyła prawa mieszczan. Mieszczanie zostali zmuszeni do opłat celnych, a szlachta została z opłat celnych zwolniona. I w związku z tym to szlachcice najczęściej na swoje szkuty zabierali towary mieszczańskie, a nie odwrotnie.
Później w XVII wieku, kiedy również magnaci dostrzegli w żegludze doskonały interes, bo to są fortuny, fortuny rosły dzięki żegludze, na eksporcie zboża można było znacznie więcej zarobić innych towarów, soli, produktów drewna i samego drewna, niż na wytwarzaniu zboża i sprzedawaniu miejscowej ludności w miasteczkach, w miastach. Dlatego wszyscy chcieli właśnie mieć dostęp do Wisły i chcieli mieć włączność. Włączność. Stąd te wielkie flotyle magnackie, 15-20-osobowe. Czy tylko przewożono towary, Wisła również służyła do przewozu ludzi. Zachowały się opisy niezwykle kolorowych, widowiskowych podróży Wisłą królów z dynastii Wazów, Jana III Sobieskiego z Marysieńką. Marysieńka kochała Wisłę, kochała pływanie rzeką Wisłą i wielokrotnie namawiała swojego ukochanego Jana, żebyśmy skorzystali z okazji i popłynęli rzeką. Oczywiście trwała podróż 2-3-4 miesiące, bowiem w każdej miejscowości król z Marysieńką wysiadał, witał się z miejscową społecznością. Także również w tym obszarze rozrywki i transportu ludzi Wisła ma swoje znaczenie. W XVI, XVII, XV wieku drogi lądowe nie są żadną konkurencją na rzeki. Drogi lądowe są, czy podróż, komunikacja, transport drogami lądowymi jest znacznie, znacznie droższa. Dlatego drogi polskie były takie, jak były. Polne, nie były dróg bitych, bo się nie opłacało inwestować w drogi. Opłacało się inwestować w statki i żeglugę wiślaną. Kiedy Wisła zaczyna przegrywać i z kim? Zaczyna przegrywać w drugiej połowie XIX wieku z masowym transportem ludzi, towarów, kolejami. I to koleje żelazne zniszczyły potencjał rzeki. Nawet jak się pojawiły statki parowe na Wiśle, tańsze, to jeszcze nie przesądziło o szansach dla rzeki. A w XX wieku faktycznie Wisła utraciła jakiekolwiek znaczenie gospodarcze. Zniknęły ostatnie galery, zniknęły holowniki. A to może dobrze. Wisła stała się podziwianą przez wielu, przynajmniej na niektórych odcinkach, jedyną w Europie dziką rzeką. Niech tak może pozostanie.